W tłumaczeniu konferencji pomagał Datmef. Zapraszam na jego kanał. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. Minecon już za nami, wiemy już czego możemy się spodziewać w wersji 1.11 naszej ukochanej gry. Na wstępie tylko dodam, iż snapshot z konkretnymi zmianami pojawi się już w tę środę, 28 września. Zapowiadano dość dużą liczbę bardzo ciekawych rzeczy, dlatego też postanowiłem podzielić te dwa odcinki nowinek. Dziś o nowej strukturze oraz mobach. Więc zapraszam! Zacznijmy od nowej struktury. Jest nią leśny pałac. Jest to bardzo rzadko spawnująca się struktura. Pojawia się tylko w lasach Czarnego Dębu, czyli tak zwanych Rawfit Forest. W nim występować będą dwa nowe moby. Pierwszym będzie Illager w dwóch różnych wariantach. Pierwszy to Evoker. Ten nie atakuje wręcz, ale może przywołać weksy, o których za chwilę. Tworzy też falę z kolców wyłaniających się z podłogi w kierunku gracza. Drugim wariantem jest Vindicator, który może walczyć wręcz za pomocą siekierki, którą upuszcza po śmierci. Same weksy to latające duszki, mogą one przelatywać przez ścianę i nas atakować. Jeb twierdzi, iż zaglądanie do takich rezydencji ma nam się opłacić, lecz nie zdradził dlaczego. Dodał też, że nie warto wybierać się tam bez porządnego przygotowania. Trzecim mobem, który zostanie dodany do nowej wersji, będzie lama. Występować ma na biomach górzystych. Ma mieć takie same zastosowanie jak konie, czyli będzie można je ujeżdżać i oswajać. Mogą one atakować poprzez plucie, ujeżdżać możemy je bez potrzeby posiadania siodeł. Wystarczy położyć dywan, a odzienie lamy zmieni się wzorkiem, zależnie od koloru dywanu. Wilki boją się lam i uciekają przed nimi. Co ciekawe, gdy jedną lamę przywiążemy smyczą, pozostałe w jej okolicy będą szły za nią, tworząc tak zwaną karawanę. W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych zmianach. Ja już nie mogę się doczekać. Zapraszam też na kolejny odcinek, który powinien pojawić się w najbliższym czasie, a w nim o pozostałych zmianach. Do usłyszenia!